Vlogmas dzień 15. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times. I zaczynamy od kalendarza. Dzisiaj chyba będzie jakaś ramka, tak po kształcie czuję. Sprawdźmy. Tak jak myślałam, jest ramka z naszym zdjęciem. Piękny prezent. Bardzo, bardzo dziękuję. Jesteśmy w łazience. Myślę, że ten vlog będzie składał się z dwóch dni, bo dzisiaj postanowiłam, że zrobię takie generalne porządki. Cały dzień się tym zajmę, wiecie, tak dokładnie. Zaczynamy od łazienki. I standardowo, jak Daniel w pracy, Wika w przedszkolu, to towarzyszy mi Filip. On tutaj przed łazienką sobie będzie leżał. Zaraz mu dam jakąś zabaweczkę. A ja będę wszystko czyściła. Także zaczynamy! The snow is falling down. I've been longing for this Christmas. When everyone's around to share this holiday. Yes, it's a time of happiness, a time of joy, but now this year is twice as special, cause I'm hoping for us to fall in love in this winter wonderland. Chilling by the fire as I'm trying to get your attention. Giving you a smile, I can seem to look away. Ja już praktycznie posprzątałam i teraz zabieram się za jedzenie sałatki, tej, którą robiłam wczoraj na vlogu. I pan Filip przed chwileczką wstał i mi towarzyszy. Tak, Fifi? Wstałeś niedawno? Wyspałeś się? Tak. Już wszystko zrobiłam, co miałam zrobić, ogarnęłam i jest godzina prawie 15, także cały dzień się do Was nie odzywałam, ale teraz już tak na luzie stwierdziłam, że pora chwycić za kamerę. I co będziemy robić? Teraz chwilę się pobawię z Wiktorią i będę szykowała obiad dla Daniela, bo my jadłyśmy zupę. Mamy jeszcze tą sałatkę brokułową, a dla Daniela zrobię nuggetsy w Thermomixie. I tak jak mówiłam, robię Danielowi domowe nuggetsy. Je się piecze w piekarniku, tylko tutaj z tego co ja patrzyłam, to jest strasznie dużo tego, bo 800 gram filetów z kurczaka ja robię z połowy, no bo zdecydowanie nie jest nam potrzebne aż tyle tych nuggetsów. Tym bardziej, że my z Wiktorią już jadłyśmy. Zaczynamy. I tak wygląda panierka do tych nuggetsów. Powiem Wam, że pachnie bosko. Wrzucam teraz do piekarnika, Daniel przyjdzie i będzie miał gotowy obiadek. Kurczaki dla Daniela usmażone, Filip nam w międzyczasie odpadł, a ja idę bawić się teraz z Wiką. Teraz mama. Zgadnij, co mama narysowała. Co to? Słońce! Słońce, teraz twoja kolej, proszę bardzo. Pokażemy, co tutaj. Czy to mama? Nie. Czy to Pola? To balonik. Pola z balonikiem? Super. Mam tata. To ślepa. No widzicie, nie muszę zgadywać, Wiki wszystko mi opowie. Ślepek jest duży czoczem. Dużym chłopcem jest? Tak, i ma balonik. I ma balonik. Balonik z uśmiechem? Tak. Super. A to jest Filip, a to jest Filipa balonik.
To jest Wiktoria. A to jest Pola. I Poli balonik. A teraz kogo rysujesz? Mamę. Wiktoria pięknie sobie rysuje, a ja przyszłam się was poradzić. Bo miałam cudowny pomysł na prezent dla Daniela, ale chyba nie był aż tak cudowny, bo zapomniałam, co chciałam zamówić. Nie wiem, jeszcze dosłownie z tydzień, no dobra, może ponad tydzień temu wiedziałam, co chcę mu kupić, a teraz nie pamiętam, co to było. Nie wiem. Wyleciało mi to z głowy. Najwidoczniej nie było to aż tak fajne i chciałabym wam się poradzić, co można kupić dla chłopaka, dla męża na prezent, co wy kupujecie swoim partnerom. Piszcie mi w komentarzach, może się trochę zainspiruję. Zgadnij, co to... Co to jest, Wikusiu? Kwiatuszek. Teraz ty. Dzień dobry, kto wstał? Kto to wstał? Dzień dobry. Dzień dobry panu. I co tu się pojawiło na naszej półce? Prezent z kalendarza, zdjęcie z Karolą. No i co, teraz brakuje Emila. Emil, wywołuj zdjęcie i przynoś. Takie śmieszne? Skradłam buziaka! Jutro Wiktoria w przedszkolu ma Wigilię, mają ubrać się elegancko i wybrałam na jutro jej taką bluzeczkę z Tesco. Ona była w trzypaku, muszę jeszcze wyprasować. Do tego spódniczka z Sinseya, taka tiulowa, bardzo, bardzo ładna, ze srebrnymi elementami. I do tego takie srebrne rajstopki. I ta opaska od mojej Witki pasuje idealnie. Patrzcie, jak się wstrzeliło w kolor. Chociaż tutaj Wiktoria twierdzi, że ta opaska jutro ma być na głowie. Więc zobaczymy, którą wybierze. Może się skusi jednak na tą. I oczywiście wybierze tą, którą będzie chciała i tak pójdzie. Zobaczymy, zobaczymy. Ale pięknie będzie wyglądała. Jutro na pewno wam pokażę. Ja za chwilę będę kończyła tego vloga. Mam nadzieję, że wyjdzie mi osobny vlogmas, a nie tak jak rano zakładałam, żeby połączyć go z dwóch dni. Och, nie ukrywam, że bardzo bym się cieszyła. Także za chwileczkę zrzucę pliki na laptopa i sprawdzimy, ile tam minutek mi wyszło. Chociaż powiem wam, że ja zawsze jak mam nawet 20 minut, to i tak później tak to poucinam, bo stwierdzam, że połowa się nie nadaje. Albo że was zanudzę, że wychodzi 8, 9 albo 10 minut. Co jeszcze chciałam wam powiedzieć? Ja już wiem, że właśnie zabieram się za montowanie za chwilę i wiecie, co zrobię od razu po skończonym vlogmas? Wyśpię się. Pójdę od razu spać, bez montowania, aczkolwiek po vlogmas jeszcze planuję dodać dla was dwa filmy minimum. Jeden będzie trochę czasochłonny, ale mam nadzieję, że uda mi się go zmontować i że wyjdzie dobrze. I co? Chyba kończę już na dzisiaj. Widzimy się jutro standardowo. Pa, pa!